Czy spotkacie się znów? Taki orakel miłosny przedstawiam dzisiaj Wam wszystkim, kochani subskrybenci i moi nowi słuchacze. Zasubskrybuj dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, jeśli jesteś rzeczywiście nowym widzem i znalazłeś lub znalazłaś mój kanał na YouTubie. Taka subskrypcja opłaca się na pewno, ponieważ dostaniesz codzienne nowe filmiki z wróżbami kolektywnymi. Kochani Państwo, dziękuję za komentarze. Proszę o więcej komentarzy, wymianę energii, nową inspirację dla mnie, motywację, żebym widziała, że jesteście. Piszcie komentarze, czy te wróżby z Wami rezonują oraz dawajcie lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście wszystkich Państwa, którzy mają jakieś problemy miłosne. Napiszcie do mnie na e-maila. Mój e-mail znajduje się w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Mój adres e-mailowy znajdziecie wszędzie na moim kanale. Napiszcie, ja Wam podam warunki moich wróżb indywidualnych, które oczywiście opierają się na Waszych osobistych, prywatnych zdjęciach, datach urodzenia i pytaniach konkretnych do kart, co oczywiście jest dokładne i indywidualne dla Was. Tu na moim kanale są wróżby kolektywne, więc dla wszystkich, dla grupy. Nie ma tutaj żadnych prywatnych realizacji pytań. Ale każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ przebywając tutaj dajesz nam energię i są rozmaite historie miłosne, problemy, kryzysy, które przeżywacie i takie karty mogą dać Wam ważne wskazówki. Przede wszystkim wsparcie. Wsparcie emocjonalne, psychiczne, mentalne, uczuciowe. Taka funkcja jest oczywiście też tych filmików i kart. Zapraszam. Dzisiaj mamy dwie grupy. Czy spotkacie się znów? Pierwsza grupa to obelisk czerwony. I druga grupa to obelisk różowy, kwarc różowy. Proszę, wybierzcie ten kamień lub ten kolor, który Wam odpowiada, grupa pierwsza i druga, i zobaczymy, co karty pokażą. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli obelisk czerwony. Czy spotkacie się jeszcze? Ta osoba, o której myśli, nie wie, czy chce spotkania. Jest zupełnie na rozdrożu i nie umie podjąć tej decyzji. Być może nawet ma dwie różne opcje, dwie różne kobiety i nie wie, na którą się zdecydować. Tutaj pokazuje to zupełne niezdecydowanie, brak decyzji wręcz, tak? I to spotkanie może dojść do skutku, ale jest to również na dzień dzisiejszy wątpliwe, niepewne. Zobaczmy, co dopowiedzą karty na ten temat. Czy spotkacie się znów? Czy spotkacie się znów? Powiedzcie karty, czy się znów spotkamy, czy się spotkamy. Ups, dobrze, wezmę wszystkie. Więc niejasność sytuacji powinna się wyjaśnić, ponieważ jest na razie negatywne bardzo tutaj myślenie, negatywny czas. Jeśli chodzi o to spotkanie, jest niejasność, nieklarowność sytuacji, to powinno się wyjaśnić. Tutaj jakiś smutek, rozczarowanie, problemy być może, które macie, czy kłótnia, kryzys, jeśli chodzi o stabilność, o spotkanie, o stabilność w ogóle tej relacji. Tutaj widzę zachwianą energię. Myślę, że nawet jeśli się pogodzicie, to zostaniecie tylko przyjaciółmi. I najpierw powinniście pomyśleć, żeby odbudować tutaj po tym, nie wiem, kryzysie, niejasności, nieklarowności
Przyjaźń. Przyjaźń powinna być tutaj jakąś bazą, tak? Fundamentem dla tej relacji przede wszystkim. Ważna jest przyjaźń, by być również w stosunku do siebie lojalnym, wiernym. Tutaj chodzi też o wierność, że ta wierność jest tutaj w jakimś stopniu zaburzona, kochani. I zobaczmy sobie, jeśli chodzi o to, że ta przyjaźń, lojalność, wierność jest zaburzona i również zaburzona jest tutaj stabilność tej relacji, bezpieczeństwo. Natomiast powinniście się pogodzić. Powinna być jakaś tu zgoda po tym, co było i powinno otworzyć się nowe jakieś tutaj szanse, tak, na to spotkanie. Czyli nowa szansa na spotkanie i dobre potoczenie się spraw. Najważniejsze tutaj jest, kochani, to, że te czarne chmury, niejasności, nieklarowności, które są na dzień dzisiejszy, powinny być wyjaśnione i powinno wtedy przyjść właśnie to pozytywne, jak to się mówi, myślenie, pozytywny czas, pozytywne wibracje, pozytywne energie, by móc się spotkać. Na razie jest dużo niejasności między Wami, co powoduje właśnie tutaj tę niepewność, niezdecydowanie, niejasność, tak? Natomiast tutaj, kochane, widzicie, że to powinno się wyjaśnić poprzez to, że się pogodzicie. Mam nadzieję, że widzicie tutaj karty, że się pogodzicie, że wyjaśnicie tutaj te niejasne, nieklarowne sytuacje, że tutaj coś powinno być, wyjść na światło dzienne, być może co jest niewyjaśnione, nieklarowne i to ustabilizuje Waszą relację, przede wszystkim Waszą przyjaźń, lojalność, wierność i wtedy otworzą się nowe tutaj perspektywy na spotkanie. Czyli otworzy się szansa na spotkanie, ale to nie będzie od razu. Na pewno pierwszym krokiem, jaki jest tutaj widoczny, to jest pogodzenie się, wyjaśnienie spraw, które są jakieś zagmatwane, negatywne między Wami. Jakiś smutek, rozpacz, negatywność myśli. To wszystko powinno być wyjaśnione. Zgoda, harmonia, balans, przyjaźń i możliwość tutaj spotkania, otwarcie się nowej szansy. Także niewykluczone, że te wszystkie te wątpliwości, niejasności, nieklarowności, kryzys przejdą. Oczywiście nie będzie to od razu, że się spotkacie, ale na razie krok po kroczku tutaj widzę, jeśli wyjaśnicie też problem wierności, lojalności, to będzie spotkanie, rzeczywiście. Także dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to obelisk kwarc różowy. Czy się jeszcze spotkacie? Czy się spotkacie znów? Tutaj jest jakaś fałszywa osoba, czy zdrada. No, na pewno jest tutaj ktoś egoistyczny, wyrachowany, wyrafinowany, który zagrywa z Wami fałszywie. Chce jakby tutaj Was troszeczkę oszukać. No, zobaczmy, co dopowiedzą karty. Czy ktoś z Wami sobie nieszczerze, nieuczciwie zagrywa, jeśli chodzi o to spotkanie. Jest fałszywy, nieszczery, kłamliwy, zdradliwy być może egoistyczny, na pewno nieszczery. Ale ma nadzieję ta osoba na wyjaśnienie jakichś spraw i na dobrą jakąś znowu passę w Waszej relacji czy w Waszej znajomości. Potrzebne są rozmowy, ale te rozmowy nie będą łatwe. Wow, bardzo podobna tutaj wróżba do pierwszej grupy nawet, powiem szczerze. Tutaj chodzi o jakieś wyjaśnienie, wzmocnienie Waszych relacji. Coś, nie wiem, zostało zburzone, jakieś chore, jakaś powiedzmy sobie chorobliwa, zła, toksyczna sytuacja w Waszej relacji, którą powinniście na pewno tutaj uzdrowić, wzmocnić Wasze kontakty i rozwiązać wszystkie sprawy pozytywnie. Tutaj jest możliwość, że Wasze kontakty, Wasze
rozmowy się ustabilizują, się wyjaśnią, że wszystkie wasze jakieś tej sprawy, które zostały, nie wiem, jakieś teraz uszkodzone, tak, poszkodowane, to się wyleczą, że rozwinie się ta znajomość pozytywnie. Tutaj mężczyzna patrzy, myślę, na przyjaźń plus, na wierność, lojalność. To znaczy tutaj mężczyzna na pewno myśli o wierności, lojalności, o tym, że chce być pomocny, nie wiem, że chce być kimś, komu można zaufać, żebyście mu ufały, wierzyły. Natomiast tutaj jest na pewno potrzeba rozmowy, wyjaśnienia wszelkich spraw. Najwyższy czas, by te rozmowy podjąć. Te rozmowy będą burzliwe, nerwowe, napięte. Być może jakieś frustracje są, które musicie przegadać, wyjaśnić. Na pewno nerwowa atmosfera, tak? Ale ta rozmowa jest tutaj między Wami konieczna. Ta rozmowa ma dotyczyć stabilności Waszej relacji, rozwoju pozytywnego Waszych spotkań, Waszej relacji. Tutaj przyjaźni, lojalności, wierności. Także tego ma dotyczyć ta rozmowa i wtedy będzie szansa na spotkanie, ponieważ tutaj klucz otwiera wszelką możliwość na spotkanie właśnie, na to byście się oboje otworzyli na spotkanie obopólnie. Także tutaj jest szansa, jest rzeczywiście klucz, który otwiera drzwi, który jakby pozwala Wam wyjść z tej Waszej takiej emocjonalnej klatki, która Was męczy, i iść w kierunku spotkania. Także tutaj na pewno jest podobnie jak w grupie pierwszej, bardzo podobne karty, kochani. Powtarzają się nawet karty bocianów, kotwicy, psa i klucza, czyli bardzo dużo kart z pierwszej grupy się tutaj powtarza. Natomiast jest jakieś niezaufanie, nieszczerość, no wyrafinowanie, jakaś gra fałszywa, jakaś, nie wiem, zdrada, zazdrość, egoizm, który trzeba tutaj przede wszystkim wyjaśnić, bo jest tutaj, widzę w tej grupie, bardzo dużo niezaufania, nieufności, tak, niewiary w to, że jest ktoś tutaj, przede wszystkim chyba chodzi o mężczyznę, że mężczyzna nie jest właśnie tutaj lojalny, wierny, tak. Także to trzeba wyjaśnić właśnie, by w ogóle się spotkać, ale te rozmowy nie będą być może nawet łatwe, także uważać, żeby się nie pokłócić, ale do spotkania tutaj widzę też dojdzie. Po wyjaśnieniu znowu jakichś spraw. Dziękuję serdecznie. Wszyscy kochani Państwo, napiszcie mi w komentarzach, czy się zgadza z Waszą historią. I do usłyszenia już wkrótce.